Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Słuchajcie, dzisiejszy film jest skierowany głównie dla Linuksaży. Tak, dokładnie tak. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wy, tak ludzie ogólnie, ja też zresztą siedzę ze na takim pingwinie, pracuję, ogarniam, bawię się i tak dalej, tak dalej, to raczej, znaczy, ja szukam czasami informacji o Windowsie, tak, ale wy to macie po prostu gdzieś, tak. W dzisiejszym filmie, słuchajcie, chciałem Wam przedstawić. Rzeczy z Windowsa, które tam dzieją się w tym środowisku, mianowicie chodzi między innymi o to, co, co wyrabia firma Microsoft z ich systemem komputerowym, bo jak wiecie, jeżeli, używacie, jeżeli ktoś używa Windowsa, tak? To już nie jest jego komputer, tylko, tylko po prostu tej organizacji, tej korporacji tak dalej, dalej. Słuchajcie, te informacje, które tam znalazłem sobie, to, to jeżą włosy na głowie autentycznie, bo, bo to jest to, to jest... To jest troszeczkę dla, dla nas, Linuxiarzy, jest to po prostu nie do pomyślenia, że takie rzeczy by, by się działy tutaj w systemie operacyjnym, z którego my korzystamy, tak? E, mogę powiedzieć jeszcze tyle, że dlaczego ten film nie jest kierowany dla, dla, proszę, dla, dla osób, które korzystają z Windowsa? No, przecież by to macie na co dzień, jesteście do tego przyzwyczajeni i dla was to nie jest żadna nowość, że coś wam zabierają, że coś na was wymuszają i tak dalej, tak dalej. A jeżeli. My, ja, jako. Znaczy, ja to do, tak jak mówiłem, no ja już tam siedzę trochę, tak? I ogarniam, ale jeżeli ktoś siedzi tylko na przykład na Linuxie danym, tak? I przeczyta sobie news o Windowsie o danej treści, to nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Zapraszam na film. Dobra, jesteśmy na stronkach internetowych, bo tym się będę posiłkował, powiem to tak. E, przygotowałem parę tutaj materiałów, znaczy nie ja przygotowałem, ja tylko je znalazłem po prostu w sieci i wszystkie są praktycznie czerwiec, lipiec i początek sierpnia z takich ciekawostek, które tu mamy. E, słuchajcie dobrze ludzie, Microsoft wcisnął więcej reklam w nowej wersji, znaczy jednej z aplikacji Windows 11, gdzie do pogody im pierdzielili reklamy. No w sumie fajnie, tak? Bo, bo możecie zobaczyć sobie tutaj reklamę jakiegoś domu, albo nie wiem, pod pasek, albo czegoś tam, oglądając pogodę, możecie jej przy okazji przekazać, że potrzebuje kupić dane rzeczy i powiedzieć, że będzie fajna pogoda na przykład, tak? Ja wiem, że się trochę z tego nawalam, nie? ale, ale na no jakoś nie wyobrażam sobie, że klikam u siebie na, na daną rzecz tutaj w pingwinie, i, i dostaję reklamę, że nie wiem, pan Torbat zaprasza mnie na pizzę, albo, albo nie wiem, nowe jądro Linuxa się pojawiło z taką wielką reklamą i wielkim jajem na ekranie. No to by było dość masakrystyczny widok, powiem to tak. Trzeba by się wtedy zastanowić, bo zobaczcie jedną rzecz, bo uży... Będąc, używając systemu Windows jesteście, znaczy oni są od tego, muszę, przepraszam, no muszę tak mówić, tak, bo ja mówię do Was, do nie do, nie do osób, które już innych rzeczy, nie? Dlatego oni, oni mają, no oni nie mają wyboru żadnego, tak? No przecież no, na co sobie pójdą? No muszą mieć Photoshopa, muszą mieć gry, muszą mieć to całe piękne swoje oprogramowanie i tak dalej, i tak dalej, bez którego się żyć nie da praktycznie, nie? Natomiast tu, tu w Linuxie de facto jest prosta rzecz. Jeżeli jedno distro jest beznadziejne albo deweloper okazał się zwykłym, niezbyt przyjemnym człowiekiem, powiem to w ten sposób, to ja mu pokazuję to, co znowu powiem. Linus Torvalds pokazał NVD, i idę sobie na następne, bo tego jest od zarąbania, tak? Mogę sobie sam tego pingwina zrobić, abym się przyłożył, to bym sobie zrobił własną dystrybucję i mogliby mnie wszyscy cmoknąć po prostu w w z wiadomo co, tak buzi, bo mam taki, taki buzi. Dziupka nie zrobię, bo, bo nie mam za bardzo klawiatury pod spodem. Sorry, choroba. No dobra, wracamy do tematu. Nowa aktualizacja Windows 11 wprowadza reklamę skierowaną do graczy. Super, fantastycznie. Gdzie? W panelu sterowania. Pane sterowania, yy, ustawienia, jeżeli tutaj, gdzie mam mój, mój menedżer ustawień zobaczył, tak jak mówię, wielką reklamę, że muszę sobie już kernel instalować, albo nie, nie wiem, telepizza zaprasza na pizzę, albo kup nowe coś tam, to, to naprawdę, to, to naprawdę, no może bym sobie jakiegoś adblocka tutaj włączył. Właśnie, wiecie czy może istnieje adblock dla Windowsa? Bo wiadomo, że adblock istnieje dla przeglądarek, tak? Ja używam tutaj... Na wielu stronach, które lubię, mam to odblokowane, a na innych po prostu no, no bez jaj, tak? No, ja chcę oglądać treść, a nie a nie teges. W każdym razie ciekaw jestem, nie wiem, może wy wiecie, jak używacie tego systemu czasami, jak musicie albo coś na przykład, czy istnieje upload dla Windows. Może oni mają takie oprogramowanie, które im to po prostu, bych, wykasuje, ad pisze tylko, tak jak tutaj gdzieś, Google Ad, nic, reklama się nie pojawia, tylko jest Google Ad. No i coś takiego, nie? No zawsze to coś jest, to zmarnowane miejsce. Tak jak w Gnomie te wielkie belki w GTK4, no ale dobra, no takie mają założenie już, nie? Lecimy dalej. Windows wymusza korzystanie z niechcianej funkcji. Ale tutaj chodzi o OneDrive, przecież OneDrive jest bardzo chcianą funkcją przez osoby korzystające z Windowsa. Inaczej by go m.in. innymi nie używały albo by ją wypiewaliły. Co prawda, OneDrive'a się już chyba nie da usunąć z systemu, bo jest automatycznie włączany na starcie. Czy jak instalujecie sobie ten system, kupicie go za 650 zł, czy tam 100 dolarów ponad, 150 dolarów, to dodatkowo nie dość, że macie reklamy, to jeszcze ta firma kochana wpieprza wam do, za przeproszeniem do kompletu coś takiego, że wasze wszystkie dane prywatne lądują u nich na serwerach. Po prostu, bo tak, bo synchronizacja jest wymagana. Tak w ogóle musicie mieć konto Microsoftu założone, bo bez tego się systemu już nie da normalnie zainstalować. Więc musicie im podać numer telefonu, swój mail, rozmiar swojego myszki, rozmiar swojej myszki i jeszcze tam wiele innych rzeczy. I to wszystko jest normalnie robione dla dobra użytkowników tego systemu. No to to jest fajna sprawa, nie? Co prawda oni kiedyś podobno mogli sobie to jakoś omijać, pisając, pisując lewego maila, że... We love you, Microsoft, tak, pisali sobie maila, małpa, linux.com ale to już nie działa i niestety muszą aktywować sobie konto online, podobno, nie? więc te wszystkie dane de facto, jakie mają też na dyskach, są zcentralizowane z murą Microsoft automatycznie. No ja przez to, że wprowadziła to jakaś poprawka bezpieczeństwa, więc o której Microsoft nawet nie powiedział. Też to gdzieś tutaj jest, zaraz Wam pokażę, bo dla mnie to są kernele nie z tej ziemi, autentycznie. Ja, ja nie wiem, nawet będąc uzależnionym od tego programowania, ma, tego Adobe za które się płaci kilkaset złotych na miesiąc, a można to zrobić bezpłatnie w innych programach, albo kupić za więcej Resolve za 1300 złotych i mieć jeszcze większy wypas niż ta cała Adobe i tak dalej. No ale ludzie są pouzależniani, no co zrobicie? Nic z tym nie zrobicie do facto. Znaczy, ja nie muszę! Setki milionów, to znaczy Dobra. dobrze. Słowa dojca prowadzącego. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom przed milionami słuchaczy. Miliony użytkowników Linuxa też nie muszą, bo mają, bo się z tego śmieją po prostu. Mają to gdzieś, nie? No ale przykropaczyć na takie coś, że, że człowiek. Człowiek teoretycznie jest inteligentną istotą. I człowiek się zgadza na coś takiego, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby sobie pograć, albo nie wiem, film na YouTube'a zrobić. Bo do robienia filmu na YouTube trzeba używać Adobe Premiere za kilkaset złotych na miesiąc, bo inaczej się nie da. No. <laughs> Masakra jest po prostu autentycznie bez kitu. Zobaczmy dalej utrudnia tworzenie konta lokalnego. To jest to właśnie o czym powiedziałem przed chwileczką chyba. To jest powiązane z usługą OneDrive, jako że OneDrive jest teraz nosto bardzo mocno promowany. Słuchajcie, ci co tego windę używają, dostają wielkie okno na ekranie na starcie chyba Windowsa. Y, zaloguj się do, do wspaniałej usługi OneDrive. To nie jest żart, nie robię sobie jaj w tej chwili. Tylko autentycznie o to jeszcze menu przepieprzyli całkowicie. Super. Y, tutaj gdzieś było. Mm, aktywacja tego kopii zapasowej OneDrive, to się ładnie nazywa, zapieprzają wszystkie dane, a to się nazywa kopia zapasowa teraz, nie? E, w każdym razie, słuchajcie... mam znalazłem tą inna era jakaś strona tak jest. E, słuchajcie, full screen OneDrive Promotion, czyli takie zajebiste okna dostajecie na starcie wpysk, na starcie systemu, że musicie zrobić backup systemu, bo to żeby zabezpieczyć, proszę tutaj pisze. Nie, Protect a lifetime of memories, twoje lata, wspomnień, twój mózg jest gówno warty, więcej warta jest chmura Microsoftu, gdzie widzieliśmy przy strajku, jakim poleciało całe to ażur cudowne. Połowa tych rzeczy, awarii, to była spowodowana awarią tego Microsoft 365, OneDrive też się po rozpieprzył, ale to jest dla, dla, dla ich tych no, polepszania wspomnień. No, wspomnienia będą mieli niektóre zajebiste. Szczególnie, że tam się prawnicy już zaczęli brać. No. Delta Airlines chce 500 milionów, 500 milionów dolarów odszkodowania. No, no backup your face. Easily collaborate, czyli możesz kolaborować ze swoimi przyjaciółmi, już nie możesz z nimi rozmawiać, TGS. Masz kolaborować, kolaborowało to się w latach czterdziestych. Nie będę już tego rozwijał, bo mnie kurde za, za tegest. All, you, all your information when you need it. No, kiedy chcesz, dostaniesz te, tegest. No, no tak, ja kiedyś jeszcze używałem Windowsa 10, a to było chyba z 7 albo 8 lat temu, to wiele razy ten Windows się rozpieprzył i niestety nie mogłem się dostać do swoich danych, bo, bo nie. no... Nauczyłem się trzymać je na pendrive'ach i dyskach w domu. Teraz naprawdę mam dostęp, bo wkładam i mam. jakim nawet Azure poleci całe tak, to i tak mam dostęp do swoich danych, więc mogą mnie smoknąć. powiem to w ten sposób. Nie? File changes, automatycznie się pliki update'ują, czyli aktualizują. Super, czyli co sobie zmienię, to oni już o tym też wiedzą. Jezus Maria, po prostu jest masakra, nie? Zmodyfikowane menu start. Słuchajcie, jak ja sobie ustawiłem menu start dwa miesiące temu w moim OpenSUSE Leap, ono cały czas wygląda dokładnie tak samo. Jasne, czasami się aktualizuje. Dlaczego? Bo dodaje nowe programy. Ja dodaję, nie system. Czyli pan, pan Linus Torvalds nie wciska mi tu nowych programów, nowych tych, tylko jak sobie ja zainstaluję sam to je będę miał. A w przypadku Windowsa to po prostu no, macie aktualizację i nagle je wszystko się zmienia. Zmienia się na przykład w ten sposób. Wygląda to menu teraz tak. E, słuchajcie, tutaj kiedyś jeszcze się chyba kliknąłem na tą ikonkę, to może. Tą ikonkę to tam się wybierało, wyłącz i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie jak ja sobie tutaj sam zrobiłem, proszę. Wstrzymaj, wyłącz, urucham. No nikt mi tego też nie zmieni, bo to jest moje. Moje. Tak, jestem egoistą, zajebistym, mam takie ego wyrąbane, że po prostu głowa mała. W każdym razie ci, co używają tego systemu, kiedyś to mieli też, wyłącz, włącz i było po pod ręką. Teraz mają zaproszenie do usług, żeby kupili 365, żeby kupili Game Passa, żeby już nie musieli za prąd płacić kilkaset złotych, nie? A, a o tym prądzie to już nie mówię, bo właśnie mi rachunek... Dobra, nieważne. Cloud Storage, możecie sobie używać, ile chcecie. Oczywiście trzeba zapłacić za to, no ale no wiadomo o co chodzi, nie? w każdym razie już im menu tutaj zmienili po prostu, tak? I zajebiście, bo włączasz kompa i nie wiesz, czy to menu będzie wyglądało tak. Czy tam jakąś, nie wiem, mangę anim z całym szacunkiem wrzucą, albo jakąś reklamę, nie wiem, Newsweeka albo BBC znowu następnego, tak? Więc, więc no zmiany się nie podobają, no ale użytkownicy są uzależnieni od gier, od Photoshopa, którego muszą mieć, bo bez niego się żyć nie da bez chleba, tak bez, chleba. bez chleba się obejdzie, ale bez Photoshopa już nie, no nich cholery, nie. W każdym razie ten deges, no jest zajebiście, powiem to tak. No i tutaj jest ciekawa kolejna rzecz, że 3 lata minęło od premiery Windows 11, nie? E, i Działa na zaledwie 30% PC-ów. Ja wiem, że Linux teraz podobno skoczył na 4%. Nie wiadomo, kto to wymyślił, skąd te dane są. Jest rok Linuxa i jest zajebiście. Ki, że zaraz spadnie na 2, bo ludzie przestaną ciupać na wakacjach w Steam, na Steam Decku. Kurde, może pewnie o to tutaj chodzi, nie? Albo może dlatego, że nowy Mint wyszedł 22%, który prawie nic nie zmienił, a jest zajebisty. No, aby taki Windows wychodził, to by się naprawdę tam pewnie cieszyli, no ale niestety nie będą. W każdym razie trzy lata i Microsoft jest dalej w lesie, tak, dużym lesie, bardzo dużym lesie. Bo Windows dziesiątka rządzi, no i teraz będą dostawać, pewnie może zaczną dostawać dopłaty, tak jak podobno mają być dopłaty do prądu. No moja kobieta się nie załapie, nie załapie, bo zarabia chyba 200 zł więcej niż podstawówka. Niestety dopłat do prądu chyba nie będzie, powiem to w ten sposób, nie? Ale być może, jako że Microsoft widzi, że za rok kończą już wsparcie dziesiątki, nie? Czyli w październiku 14 będzie papa pa, nara, Ajonara Kop w TGS. To być może będą dopłacać użytkownikom Windowsa 10, żeby się przesiedli na 11. To w sumie ma pewien sens, nie? Bo potem dowalą więcej reklam, i tak na tym zarobią, i tak. A ludzie będą myśleli, że jest 800, które im tak teraz zabiorą dwukrotnie, tak. No więc naprawdę zajebiście po prostu jest, no. Ech, spadek zainteresowania o, omawianym dziś systemem, czyli spadek Windowsa 11. Spokaz zrobią 12, prowadzą subskrypcję i tak będą na swoje. Nie? O mnie już sobie tutaj widzieliśmy, słuchajcie, jak się czyta takie nowości, to to się wierzyć autentycznie, kurde nie chcę, tak? Bo tak jak mówię, jak postawiłem dwa miesiące temu Open Lip, tak, bo to jest lip, już mam tutaj potarzę, że to jest lipa. Um, gdzie ja mam tokę No ja Wiem, że ten film jest pop... ale trudna też normalnie do końca nie jestem człowiek, tak? OpenSource Lip 15.6, to jest, stoi, tak jak mówię, ze dwa miesiące około i cały czas wygląda dokładnie tak samo, niewiele mi się tu zmienia, naprawdę, chyba, że ja sobie coś zmienię, ale taki wygląd mi pasuje, nie? Dlatego, dlatego tego. no nacisk na konta online, no konto online to ja mam raczej tylko w bo, o, prze... jasne, dobra, i teraz niech będzie, konto online się cholernie czasami przydaje, ja sam mam tutaj Chrome, tak, zapięte oprogramowanie, yy, słuchajcie, mam tutaj synchronizację, tak, ze swoim telefonem na Androidzie, który też mnie szpieguje, wszyscy mnie szpiegują, więc czym się mam przejmować, że mnie szpiegują, oni sami siebie, kurde, szpiegują, więc to, że mi ktoś zobaczy, że sobie wychodzę na jakiegoś huba dziwnego, pomarańczowego, bo jestem facetem zdrowym i czasami trzeba sobie te gesty, tak? Dość za daleko poszło, dobra, mniejsza z tym. W każdym razie używam bitwardena do kompletu, tak? Zamkniętego, softu do, do przechowywania moich 50-znakowych haseł, które w życiu bym tego nie zapamiętał, bo mam sprany mózg przez szkołę, przez przez Linuxa i całą resztę. Dobra, napieprzam się. Ale tak poważnie mówiąc, wracając do tematu konta, online się cholernie nie przydają, tak? Bo masz to w telefonie. że sobie, na przykład w Obsidianie, no taki telefon, komputer i tak dalej, i tak dalej, czy gdziekolwiek indziej. I to jest spoko, to jest zajebista rzecz. Pod jednym warunkiem, że mi... Panie kradną danych po prostu, że nie robią y, przypadków, że muszę konto mieć u nich na serwerach, że mi zapieprzają moje bliki z pulpitu i tak dalej, nie? Znaczy ja tego nie mam, bo znaczy ja mam pulpit ogólnie, bo to nie jest gnom, tylko XFC, jest tutaj mały bur bałagan, powiem to tak. A mogę ten burbałagan, co to są filmy, które wykorzystywałem ostatnio do, do robienia materiałów, wniosków, nie? Mnie tutaj nikt do niczego nie zmusza, jak sobie zrobię konto na, na tym, to nie używam, natomiast tam oni, ci użytkownicy, tak? Oni żyją, pamiętacie taki film kiedyś był zajeb... film science fiction, oni żyją, Day are alive, o kolesiu, który znalazł okulary, i jak zobaczył to, co jest w tych okularach, to po prostu. o, Jesus Christ! Pamiętacie ten film? Polecam go obejrzeć. Day Alive. I to jest mniej więcej coś takiego jak tutaj, nie? Właśnie to, takie okulary to jest pingwin. Ja bym powiedział, że y, zmienię temat całkowicie teraz. Odjazd taki maksymalny, naręczny, na łapkowym, bo tutaj dużo kotów żyje i u mnie się nie zawraca na ręcznym, tylko na łapkowym, bo kot biegnie, biegnie. I na pazurkach się przekręca już pół, pół tego. Podłoga jest porysowana, ale koty na łapkowym zawracają. Nie? I to samo można zrobić tutaj. Jak wrzucisz sobie pingwina na, na komputer, wytrzymasz te pierwsze parę tygodni, yy, Będziesz miał odbyk od gier, od Photoshopa, od tego całego, z, przepraszam bardzo, to wtedy zaczniesz patrzeć inaczej na świat, naprawdę. Mimo tego, że, że czasami się błędy zdarzają, problemy, szczególnie u mnie, jak ja testuję po 7-8 dystrybucji na tydzień tutaj i mam różne jazdy, naprawdę więc te jest, nie? Ale, ale, dobra, odjechałem także głową małą, muszę nawrócić. W każdym razie wracamy do tematu. Microsoft naciska na konta online, czyli wszystko ma iść do chmury, a potem przy pierwszą krót strajki nie będziecie mieli nic. Właśnie, y, y, got, polska jest bezgotówkowa, tak? kurde, wszystko online, wszystko w tym plastiku, a jak wam przestanie działać ściana płaczu bankomatowa, jak wam bank powie, sorry, mamy awarię i nie będziecie mieli za co zapłacić za paliwo, za jedzenie, za cokolwiek innego, to się może ktoś zastanowi, że fajnie by było wyciągnąć 10 złotych z portfela, a nie tylko ten plasticzek. to samo, przepraszam, te słowa wycnę, mam nadzieję przynajmniej, i to samo się mniej więcej dzieje tutaj, nie dla, dla, dla nich, bo to są oni, tak, to ja wiem, że to są ludzie, to są ludzie tacy jak my de facto, tak? Tylko no niestety bardziej uzależnieni od, od tego, tych korporacji i tej całej reszty, nie? Dla mnie się fajnie patrzy na to, to bo ja patrzę w tej chwili e, tak jak na tego laptopa z daleka po prostu, tak? Ja po prostu sobie patrzę, dobra, no musisz używać, przykro mi, to używaj tego, nie? E, a że ta, tamta firma ma twój komputer, nie? Też, że jeżeli dałeś 600, 150 zł za system. Dajesz jeszcze, kurde, swoje dane do kompletu, bo zabierają twoje dane, mieli to AI, całe grzeczon, dają twoje pliki, które sobie kradną z twojego komputeru. Przepraszam, oni nie kradną, bo przecież to jest ich komputer, ich system, to nie jest twój system, to jest system, usługa. Więc jak można ukraść swoje dane? Ty im te dane dajesz, na talerzu po prostu im te dane pokazujesz. To jest dziwne. No ale dobra, ktoś lubi coś takiego, to w sumie spoko, nie? I, i tak kurde, wiem, że ten film jest w ogóle już porąbany w tej chwili i, i ten, może to wyglądać jak nalot na Windowsa. Nie, to nie jest, ja nie mówię, że masz już przejść na Linuxa, ja mam to gdzieś Mam tu w czarnym lesie, naprawdę. Czy ty przejdziesz na, na tego? Znaczy, nie, ty nie przejdziesz, bo, bo ten, ten człowiek, który ogląda ten film, jest użytkownikiem Linuxa i on dobrze wie, o czym ja mówię: że jest to po prostu koszmar jakiś, którzy sobie ludzie tam zrobili, używając tego czegoś, tak. Wypożyczając system i dając jeszcze prywatne dane do kompletu, to to jest wow! To jest jakiś ewenement światowy, naprawdę. I jeszcze do tego wojny o to, o to robią, nie? Przyjeżdżają tu tony troli na kanał, kurde, i, i zaczynają wypominać nie wiadomo co. Nie ja wiem, że sobie jaja robi, ale, ale jaja, kurde, to, to, to jest naprawdę dla mnie dość niezrozumiałe, nie? Bo, bo ja siedzę z boku, ja się patrzę na to z boku, ja mogę zrobić o tym film, mogę się o tym ponawalać i tak dalej, i tak dalej. Ale jak cholernie naprawdę współczuję tym ludziom, którzy muszą tego używać. Autentycznie, kurde, tak. Ja mam swoje uzależnienia, lubię sobie trochę tego. takiego, No wiecie, no nie mogę powiedzieć, kurde, czego, tak. To nie jest zielone, tylko, tylko brązowe. Jeszcze gorzej, dobra, miesza z tym. No po prostu palę sobie czasami, tak. Normalne, tak jest. Legalne, sklepowe, kupuję. Tak I, i, I kurde, patrząc na takie rzeczy, które oni, oni tam są wyrabiane, to mi się w głowie po prostu nie mieści. No ale dobra, no, no, każdy ma wybór, tak? My w Linuxie mamy wybór taki, że głowa mała. Czasami nasza ta, nasz ta głowa boli od tego wyboru, ale sobie dajemy radę, bo w końcu się łapniemy, że Linux to jest jeden autentyczny, a cała reszta nakładki. Po prostu to są zwykłe nakładki, czy pulpitowe, czy jakieś tam inne, nie? I, I tego się używa po prostu dokładnie w ten sam sposób wszędzie. Możesz, masz te 600 dystrybucji, które używasz dokładnie 600 razy tak prawie tak samo. Tylko oni tego nie rozumieją, nie? No ciężko jest jak człowiek siedzi 30 lat w IT, jestem mega administratorem Windowsa i nagle patrzę na coś innego, no to, ale jestem użytkownikiem. Dobra, nieważne, bo już zaczynam pieprzyć. Słuchajcie, kończymy. 20 parę minut głupiej gadki, znaczy nie takiej głupiej, nie? Nie, znaczy nie wiem, czy ona jest głupia, czy nie, to wy oceńcie w komentarzach po prostu, tak? Albo rzućcie tipa jakiegoś, nie wiem, cokolwiek innego. Albo nie wiem, dajcie mi łapę w dół, też będę się z tego naprawdę kurde cieszył, nie? Bo szczerze mówiąc, powiem tak, że zwisa mi to autentycznie, znaczy tak zwisa mi to, czy ty będziesz używać dobry użytkowników Windowsa, chociaż tego naprawdę nie oglądasz, bo to nie jest film dla Ciebie, to nie był film dla Ciebie. E, czy, czy dana osoba przejdzie na tego Linuxa, czy będzie używać NoBare, e, czy powie, że Nobara to jest kupa tego, że Debian to jest jeszcze większy syf i w ogóle naprawdę mnie to nie rusza. Jestem tak cholernie zadowolony z tego systemu, zdając sobie sprawę z jego problemów i ograniczeń, które ma, ale wiem jedno, jak wyłączę tego kompa, obudzę się jutro rano albo po południu Ne i, i on będzie wyglądał dokładnie tak samo. Pojawi mi się zajebisty ptaki pulpit. Na którym będą może takie filmiki, albo nie, to zależy, jaki ja je skasuję. Nie to, że Microsoft podczas błędu wypierdzieli połowę tych plików, bo tak, bo błąd wyszedł. Tylko ja sobie je skasuję, bo to jest mój komputer. To jest system, który ktoś stworzył, udostępnił mi bezpłatnie do użytku. Ja mogę tego używać, i tamta osoba się nie wpieprza do tych rzeczy, które ja mam tutaj na swoim komputerze. Po prostu to jest zajebiste. Ja tej osobie pomagam czasami, staram się przynajmniej, jeżeli mogę. No, w tej chwili już nie za bardzo mogę, bo nie masz czego. E, w każdym razie, naprawdę, kurde, to, to jest za, że człowiek pomógł człowiekowi, jakiś człowiek pomógł mi, żebym miał własny komputer i mógł zrobić z nim to, co chce, a nie to, że oddaję kilkaset złotych, płacę, płacę swoimi danymi, zapiepa co są, zmieniają mi wszystko w systemie, tak? No ale oni mają, znaczy każdy ma wybór de facto, nie? Optymistycznie na koniec, słuchajcie, gorąco was pozdrawiam, daję buziaki, ja naprawdę jestem trzeciwy widać po oczach, że, że ja nie teges. Nie, nie, spoko, nie. Yy, tylko po prostu to są czasami takie jazdy, że, że wiecie co, wiecie co Linuxarze, czasami naprawdę niezbyt często wchodźcie na takie strony o, o nowo nowościach powiedzmy w Windowsie, tak, bo tam jest najciekawiej przeważnie. Ale nie za często, bo, bo naprawdę można czasami... Mocno się wystraszyć i złapać za głowę, i niektóre może ciśnienie mocno skoczyć autentycznie, to, to nie jest do końca dobry pomysł. Czasami można sobie zobaczyć. Ja już się odporniłem, tak? Ja iść to czytam dla Was, przeglądam, żeby się przy, 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 przynajmniej trochę uśmiechnęli czasami albo zapokali nad losem innych ludzi, którzy chyba nie wiedzą, że mają wybór. Pozdrawiam gorąco, Bartek. Cześć.